Seasheart TV przedstawia film Jak zrutować LGG2 z playlisty Modyfikacja Androida. Zacznijmy od tego, iż w telefonie musimy włączyć tryb debugowania USB. Aby to zrobić, najpierw trzeba odblokować ustawienia programistyczne. W tym celu wchodzimy w ustawienia i klikamy na numer kompilacji tak długo, aż w końcu uzyskamy opcję dla programistów. W tych opcjach włączamy debugowanie USB i możemy zaczynać. Podłączamy oczywiście kabelek do naszego telefonu i komputera i uruchamiamy program, który możecie pobrać z linku w opisie. Jest to IOroot. Służy on oczywiście do rootowania LGG2. Może on posłużyć do rootowania każdego wariantu tego telefonu, czyli europejskiego, takiego jak ja mam, D802, czy też takich od amerykańskich operatorów. W tym akurat momencie nie ma znaczenia, jaką mamy wersję naszego G2. Oczywiście musimy zainstalować sterowniki, które w moim przypadku na Windowsie 8.1 zainstalowały się same. Teraz oczywiście wchodzimy do folderu z tym programem, który ściągnęliście. I tutaj uruchamiamy taką aplikację, która jest plikiem wsadowym Windows Root. Otwieramy go normalnie, nie jako administrator, bo wtedy nie zadziała. Oczywiście wyskoczy nam wiersz poleceń i tutaj standardowo klikamy Any Key to Continue, czyli Enter. I w tym momencie uruchamia nam się ADB. I teraz mamy oczywiście informację, iż musimy odłączyć teraz kabel od telefonu i wejść w ustawienia programistyczne i tam włączyć, znaczy wyłączyć, a następnie jeszcze raz włączyć debugowanie USB. Ja szczerze powiem, nie wiem dlaczego, aczkolwiek skoro autor programu tak każe, to my tak robimy. Nie chcemy być mądrzejsi od instrukcji, bo właśnie bycie mądrzejszym od instrukcji zawsze, no przynajmniej w większości przypadków, kończy się brickiem. Albo innymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. I teraz tak robimy, wyłączam, włączam. Wracam do początku i naciskam Enter. Po podłączeniu kabelka już komputer widzi naszego G2. I teraz wystarczy włączyć synchronizację multimediów MTP, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. I teraz wyskoczyła nam informacja, że musimy, że wiąże to się najczęściej z utratą gwarancji rootowania, gdyż napis rooted będzie pokazany w download mode od LG, czyli tak naprawdę niby już tej gwarancji możemy nie odzyskać, aczkolwiek prosto jest potem wrócić do stoku, czy w ogóle odzyskać gwarancję. Ale o odzyskiwaniu gwarancji myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy. O, i właśnie wszystko się zakończyło i już mamy de facto zrutowany telefon. Ale halo, halo, jeszcze jedna rzecz. To znaczy, musimy usunąć super usera, który nam się zainstalował. Dlaczego? Po prostu on czasami nie działa, nawala. A poza tym to jest ta stara wersja i gorsza wersja super usera. Mamy trzy super usery, takie bardziej znane. Jest to super user od Clockwork Mod, super user właśnie od tego dewelopera, którego nie pamiętam, i SuperSu, którego ja używam zawsze i który się zwykle instaluje razem z ROMem. I teraz, kiedy już usunęliśmy super usera, nadal mamy zrutowany telefon. Spokojnie. Teraz wchodzimy po prostu do sklepu Play i pobieramy bezpłatną aplikację, jaką jest SuperSu.
Całość jest banalnie prosta, przecież wystarczy tylko wejść do sklepu Play i wyszukać tą aplikację, następnie ją zainstalować. Jak widzicie, jest to bezpłatna aplikacja, jest oczywiście rozszerzenie płatne, aczkolwiek ono nie jest nam do niczego potrzebne. Już mamy zainstalowanego SuperSub. I teraz musimy zaktualizować binaria roota i po prostu normalnie to robimy i się wszystko samo ładnie zrobi. I de facto już mamy wszystko gotowe. Teraz możemy sobie tak dla sprawdzenia się na jakichś aplikacjach, na przykład Titanium Backup, i sprawdzić, czy wszystko gra. Zapewniam was, że teraz już mamy roota i go po prostu mamy. Oczywiście niektórzy mówią, że po aktualizacji OTA, mając roota, możemy sobie troszeczkę tak jakby uceglić telefon. Nie wiem, czy to jest prawda, bo inni na przykład na XDA mówią, że normalnie trzeba aktualizować telefon z rootem, aby go zachować. Nie wiem, sprawdzę to, gdyż unbrick takiego telefonu to nie jest trudna sprawa. O, i proszę. Przyznaliśmy uprawnienia dla Titanium Backupa. I teraz widzimy, iż są uprawnienia superusera, czyli dostęp do roota. Niestety LG może nas tak jakby wykryć, że go mamy, i taką informację skierować do swojej bazy danych. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do dodawania mojego profilu na Google Plus do swoich kręgów. Tymczasem cześć, do następnego odcinka.